Nazywam się Kapelusznik, a oto drugi odcinek spin-offu, tym razem dotyczący rozdziału 1054. A jakby ktoś pytał o omówienie rozdziału 1055, to już jutro. Także to tyle, zostawcie suba, lajka i zaczynamy. Oto pełna lista dzisiejszych tematów. Proponuję sobie zatrzymać na 2 sekundy film i przeczytać wszystko na spokojnie. Zatem jak widzicie, zaczynamy od tego, czy Shanks wiedział, ale zapytacie pewnie o czym. Otóż pełne pytanie brzmi, czy Shanks wiedział, jaki owoc kradnie ze statku agentów rządu. Ten komentarz zainspirował mnie, by poruszyć ten temat. Najpierw zacznę od mojego osobistego zdania. Dla mnie Shanks absolutnie nie wiedział, co kradnie rządowi. Poniesiony duchem pirackiej przygody, po prostu liczył na cenny łup. Nawet interpretując te kadry z mangi, widzę tutaj czystą spontaniczność. Czy to na mimice jego twarzy, czy to w dialogach jego towarzyszy. Jednakże szukałem jednoznacznych dowodów, czy rzeczywiście mógł wiedzieć, że na statku znajduje się Zoan Niki. Niestety nie ma takich. Wszystko zależy od subiektywnego spojrzenia na tę sytuację. Nawet Arthur Johary nie ma pewności i stwierdza, że trudno powiedzieć. Jak on sam napisał, potrzebujemy szerszego kontekstu, żeby wiedzieć na pewno, iż Rudy wiedział, co podkrada agentom rządu. Istnieje też opcja, że dowiedział się z czasem. Detale Ody i chodzi tutaj o te dwa kadry. Oto po wielu latach i po wielu rozdziałach Oda pamiętał o narysowaniu takich drobnostek na ścianach, jak losowe nagrody. Jaki to jest kalkulator, to nie mam pytań. No i jeszcze widzimy tutaj Shanksa z Luffy'm. Jednak zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza to słomiany kapelusz na tle chyba wschodzącego słońca, taka mała symbolika, a druga to Luffy czytający gazetę. Nie spodziewałem się, że on potrafił za dziecka czytać. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego w ogóle Shanks chce dopiero teraz wkroczyć do gry o One Piece. I szczerze, tutaj też szukałem jednoznacznej odpowiedzi, ale jej również nie ma. Może latami czekał na odpowiednią okazję, może czekał na Luffy'ego, albo i nawet serio mu zależy na balansie sił na świecie, jak to się często mówi. I chce zdobyć One Piece, by nikt inny nie zdobył i trzymać go pod własnym kluczem. Niestety na odpowiedzi musimy czekać. Niemniej, jakiego powodu czy motywu by nie miał, nie zmienia to faktu, iż faktycznie wchodzimy w endgame serii, skoro Shanks chce walczyć o tytułowy skarb całej serii. Warto zwrócić uwagę na rogi młodego Who is Who. Wygląda na to, że są one dla niego naturalne, a nie sztuczne czy przyczepione, jakoby to sugerował jego hełm. Ciekawa sprawa, czyżby też należał do rasy Oni, niczym Kaido oraz Yamato? Tutaj w komentarzu padło zapytanie, jak zginął ojciec Vivi. A może lepiej sobie zadać pytanie, czy w ogóle zginął? Nie znamy szczegółów intrygi opisanej w gazecie, jakoby to Sabo miał zabić króla Kobrę. Mówiłem w omówieniu rozdziału, że światowy rząd mógł go w to wrobić tak po prostu, ale zawsze razem z córką mógł uciec z rewolucjonistami, którzy przypadkowo mogli go ochronić przed zabójcami, a decydenci z Redline mogli sprzedać Morgansowi fałszywą historię o sprzątnięciu króla Kobry w celach propagandowych, a w ukryciu będą próbowali ostatecznie pozbawić go życia. A król raczej się nie wychyli, dopóki nie będzie dla niego bezpiecznie. Zaś w
tym miejscu komentarz sugeruje potencjalne pochodzenie dragona. Ja stwierdzam, że istnieje taka możliwość, iż w krwi dragona oraz Luffy'ego płynie krew światowej szlachty. Nie znamy babci ani matki Gumiaka, więc w tym miejscu wszystko jest jak najbardziej możliwe. Część z waszych komentarzy podkreślała, że Oda wreszcie pokazał, iż zagrożenie ze strony rewolucjonistów jest mocno realne. I przyznaję, coś w tym jest. Sabo stał się twarzą światowej rewolucji, która rozlewa się po krajach. Luffy zaś został nowym imperatorem mórz i złamał wieloletni status quo na morzach. Wszystko zdecydowanie prowadzi do wielkiej wojny, która ogarnie cały świat. Zresztą Oda od wielu lat w wywiadach powtarzał, że wraz z końcem One Piece'a nastanie ogromna wojna o światowej skali. A co do rewolucjonistów, to liczę, że Oda serio przedstawi nam w końcu pełne struktury ich organizacji i wreszcie zobaczymy ich w akcji na pełnej skali. Po tylu latach odkładania ich wątku na bok, nadszedł już chyba czas, by zabłysnęli. Na koniec ciekawostka, nowy wiceadmirał najprawdopodobniej również wyglądem nawiązuje do aktora. Nasz marynarz, Kuruma, bazuje swój wygląd na Akirze Kobayashi. Chociaż oficjalnych informacji w tym temacie nie ma, ale pasuje z wyglądem. No i to chyba tyle. Pamiętajcie wpisać w komentarzach pod omówieniami, co ominąłem, co mogę omówić szerzej i tak dalej. Więc ja byłem Kapelusznik, zostawcie co tam chcecie i do zobaczenia w następnych materiałach.